Hej kochani, zapraszam Was dziś na haul. Będzie sporo rzeczy do domu, jeżeli chodzi o zapachy. I będą też kosmetyki, ale kosmetyki zostawimy sobie na koniec, bo ja chciałabym się skupić właśnie na zapachach. I widziałam takie haule ostatnio u Oleśki i u Szusz. I podlinkuję Wam te haule na dole, żebyście mogli zobaczyć, co one sądzą o tych zapachach. Bo każdy ma inny gust, jeżeli chodzi właśnie o zapachy do domu. Nie każdy lubi to samo. Ja powiem Wam szczerze, że nie jestem fanką zapachów typu ogórek, jakiś arbuz. Takie melonowe, bardzo, bardzo świeże, ale takie właśnie z nutą, nie wiem, trawy, coś takiego. Takich zapachów nie za bardzo lubię. Nie lubię też za bardzo zapachów orientalnych, takich bardzo ciężkich, które mają w sobie jakieś przyprawy, takie mocne, mocne perfumy. Ja lubię zapachy świeże, lubię zapachy wodne, lubię zapachy męskie, lubię zapachy kwiatowe i owocowe, ale właśnie oprócz tych wszystkich, które wspomniałam na początku, czyli arbuz, melon i tak dalej. Jakoś tak każdy ma swoje preferencje i dlatego ja Wam dziś opowiem o moich typach i wszystkie rzeczy, które Wam dziś pokazuję, są z kosmetyków z Ameryki. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to na stronie jest bardzo dużo świec, bardzo dużo wosków, tumblerów i innych akcesoriów do palenia świec czy właśnie innych zapachów w domu. Są też granulki zapachowe, no różne, różne cuda. Zacznijmy od tego, co mi się najbardziej podoba i co polecam każdemu. Już pokazywałam Wam na Instagramie, nie wiem, z 2 miesiące temu chyba. To jest kominek. Tutaj akurat mam wypalony podgrzewacz. Chciałam Wam pokazać po prostu, jak to wygląda z podgrzewaczem. Kominek jest niesamowity. Jest to kominek z Kringle Candle i wygląda bardzo industrialnie i nowocześnie. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Jest to bardzo wygodny kominek i taki stabilny. To nie jest kominek, który Wam się przewróci, z którym się może coś stać, bo on jest naprawdę ciężki i solidny. I jak widzicie, tutaj miska na wosk czy na jakiś olejek zapachowy, bo też można wlać trochę wody, olejku i też zapalić i też będzie ładnie pachniało. Jest bardzo duża. Tutaj mam wrzucony prawie cały wosk. Jak widzicie, jest jeszcze miejsce na drugi. Także jest naprawdę duży. I kominek składa się właśnie z tej miseczki, z tej części, z tego jakby tunelu, nie wiem jak to powiedzieć inaczej, z tej tuby. No i podstawy. I tutaj właśnie wkładamy sobie podgrzewacz i zamykamy. Ja mam jeszcze taką zapalarkę dłuższą i to jest wygodne, bo wtedy możecie sobie tylko to zdjąć, podpalić sobie podgrzewacz i położyć Wasz wosk. Jak wyjąć wosk z takiego kominka, to nic prostszego. Wsadzacie tylko tą część. Kiedy macie zwykły kominek lub jakiś taki większy, no to wsadzacie cały kominek do lodówki lub do zamrażarki na chwilę. Polecałabym jednak lodówkę, powiedzmy na 30 minut i później wystarczy podważyć tutaj nożem i to po prostu nam wyskakuje, możemy wyrzucić. Ile możemy palić taki wosk, to zależy, jak będziecie go po prostu czuć. Ja palę wosk mniej więcej tak 6 razy, 7. Czasem jest tak, że po prostu dokładam sobie jeszcze jedną kosteczkę, jeszcze jedną, aż wrzucę cały wosk i zużyję cały. Tutaj już prawie nic nie czuję, może resztkę zapachu i tu mam bardzo tropikalny zapach. Jak się wącham, to jeszcze czuję, ale już będzie do wyjęcia. Możecie też podpalić wosk i kiedyś cały rozpuści, wylać go. Pamiętajcie, żeby nie wylewać do zlewu takich rzeczy, jak coś to do śmieci, ale ogólnie uważam, że ta metoda z lodówką jest bezpieczniejsza i szybsza, także tyle jeżeli chodzi o ten kominek. Na stronie znajdziecie różne kominki, zarówno z Janki, jak i z Kringle, także zaglądajcie, polecam Wam bardzo ten kominek. Zanim przejdę do wosków i do świeczek, które Wam polecam, chciałabym pokazać Wam zestaw. Ten zestaw mogliście już widzieć i już i u Oleśki. To jest marka Sanctuary Spa i zestaw nazywa się Home Sweet Home. I wygląda tak, mam tu nawrzucane różne woski i zapachy, ale powiem Wam, co jest w oryginalnym właśnie zestawie pakowany, tak jak właśnie taka gruba księga. Kiedy otwieramy, tu pojawia nam się taka kartka, bardzo fajne napisy, takie, żeby się zrelaksować, odpuścić i tak dalej. I w środku mamy zestaw. I w skład tego zestawu patyczki zapachowe z tym zapachem razy dwa. Więc możemy sobie albo zrobić tak, że najpierw użyć jednego, ten sobie zostawić na później i po prostu użyć go za jakiś czas, przełożyć te patyczki. Lub podzielić patyczki na pół i położyć w dwóch miejscach w domu. Jeżeli chodzi o nutę zapachową, bo nuta jest taka sama w całym zestawie, to jest to zapach takiego czystego domu, jest to zapach perfum, nie ma tutaj jakiejś takiej nuty owocowej. Jest to taki mocno perfumowany zapach, idealny do łazienki, powiem Wam, że i dziewczyny powiedziały to samo, jak z nimi rozmawiałam. To jest zapach idealny do łazienki. Oprócz tego w skład zestawu wchodzą dwie świece. Jedną już paliłam właśnie w łazience i dosyć mocno pachnie. Drugie jeszcze nie odpalałam. Są to takie malutkie świeczki, idealne, żeby postawić na wannie. I nuta zapachowa jest taka sama. Może odrobinę słodsza, ale mi się teraz tak wydaje. Bardzo fajne. Aha, jeszcze jedna rzecz, tylko zapomniałam ją przynieść. Już jestem. Słuchajcie, zapomniałam o chyba najważniejszej rzeczy z tego zestawu. To jest mgiełka do pomieszczeń, do pokoju. Ja akurat używam w łazience. Czym to się różni od takiego po prostu odświeżacza powietrza, który jest w sprayu, to, że nie ma w tym takiego typowego zapachu odświeżacza. Odświeżacz ma to do siebie, że pachnie jak odświeżacz i kojarzy się z toaletą.
tym to możecie psikać w całym domu, możecie to psikać na poduszki, na sofę, po prostu, nie wiem, do szafy, jeżeli chcecie, żeby ładnie pachniało. To jest po prostu taka mgiełka i pachnie bardzo delikatnie, jest to ta sama nuta zapachowa, co właśnie cały zestaw. Pachnie przepięknie, takim czystym domem, wysprzątanym domem, bardzo elegancki zapach, także no ja jestem tym zestawem zachwycona, uważam, że jest genialny na prezent. Widziałam, że są też większe zestawy i chętnie bym na nie położyła łapki, jak tylko ten mi się skończy. Na stronie znajdziecie bardzo dużo wosków i świec. Ja dziś skupię się właśnie na woskach i pokażę Wam kilka wosków, które wybrałam i opowiem Wam, jak podobają mi się zapachy, czy mi się podobają, czy nie i które warto zamówić. Jesteśmy z bliska, lecimy po kolei. Pierwszy zapach, który wybrałam, to jest Slate i jest to zapach z Kringle. I jest to zapach typowo męski, dosłownie tak jak wtulałybyście się w swojego faceta. Bardzo męski, bardzo ładny zapach. Właśnie jeżeli jesteście fankami takich zapachów jak typu Hollister, jak wchodzicie do sklepu, czy Stradivarius, to właśnie jest coś takiego, taki mroczny, ciemny, świeży, męski zapach, coś w tym stylu. Także dla fanek ciężkich, męskich zapachów. Kolejny zapach, wybrałam, powiem Wam szczerze, i po opisie, i po nazwie, to jest zapach taki z łódkami, nazywa się Set Sail i on ma zapach takiego otwartego morza. Nie wiem, jak to powiedzieć, jak kiedyś byliście na żaglach, to na pewno wiecie, jaki to jest zapach. Jest tutaj troszeczkę nut takich słonych, ale nadal jest to bardzo męski zapach, właśnie takiego, no tak jakbyście byli na jachcie, nie wiem. Bardzo, bardzo fajny zapach, też świeży, męski. Kolejny zapach to jest Cozy Cabin, też z Kringle wszystko. Jak widzicie, woski z Kringle są podzielone tutaj na ile? Na 5 części. Jak się wyciągnie, to tak wygląda, można sobie łamać. One są dosyć tłuste. I tutaj już czuć taki zapach ogniska, taki słodki trochę, takie palone pianki. Nie powiedziałabym, że to pachnie jak, nie wiem, zima, tak jak tutaj na obrazku, ale jest to zapach właśnie takiego czegoś słodkiego palonego na ognisku. Także jeżeli lubicie też takie zapachy, takie trochę leśne, to jest właśnie coś takiego, ale nie ma tu zapachu sosny. Dalej, kolejny wybrałam po nazwie i po opakowaniu, przyznaję się, to jest Coconut Snowflake. Może taki zimowy, może świąteczny, ale ja lubię cały rok takie zapachy. I pachnie jak miętowy kokos. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jeżeli lubicie kokos i wszystkie jego odmiany, to jest właśnie miętowy kokos. Bardzo ładny zapach, ale dosyć słodki, ale świeży. Następny mam ten, który właśnie paliłam tutaj w kominku. To jest Pineapple Sunset i on dosłownie pachnie tak, jak wygląda ten obrazek. To jest zapach ananasa z kokosem. Bardzo dojrzały ananas. Przepięknie pachnie. Jeżeli lubicie zapachy egzotyczne, takie wakacyjne drinki, no to coś w tym stylu. Kolejny zapach to będzie Autumn Winds. Piękne opakowanie, listki. I zapach jest już trochę cięższy, słodki, ale taki też słodko-gorzki, można powiedzieć. On właśnie pachnie taką jesienią, liśćmi, syropem klonowym troszeczkę. Na pewno takimi przyprawami jak cynamon, jakiś kardamon. Taki ciężki jesienny zapach, ale też bardzo przyjemny. Na pewno będzie bardzo fajny do wnętrza właśnie, żeby palić go w pokoju czy przy wejściu do domu. Następny jest White Woods, białe drzewa. I to jest bardzo ciekawy zapach, bo to jest zapach lasu, zapach drzew. Dosyć męski, ale nie jest ciężki w ogóle. Przyjemny zapach lasu. Jeżeli lubicie zapachy takie sosnowe troszeczkę, to Wam się spodoba. Taki bardzo orzeźwiający, odświeżający, dosłownie taki troszkę nawet miętowy. Bardzo fajny, świeży zapach. Kolejny zapach już tutaj paliłam w domu i ten zapach nazywa się Secrets i ja go paliłam w kuchni, tutaj przy wejściu u nas w kuchni. I to jest, bardzo byłam ciekawa tego zapachu właśnie ze względu na tą nazwę, no bo zapach sekrety, co to może być, jakie sekrety, prawda? Tutaj właśnie mamy zdjęcie takiego klucza na drewnie. Jakby otworzyć męską szafę, nie jest świeży, moim zdaniem nie jest za bardzo świeży, trochę drewniany właśnie. Jeżeli lubicie takie drewniane, drzewne właśnie takie zapachy męskie, to też jest fajne. Dzisiaj mi się trafiło dużo męskich zapachów, ale ja nie narzekam, ja lubię takie zapachy w domu, Darek też lubi, więc ładnie pachniał w domu, ale nie był to zapach jakiś przytłaczający i ciężki, nie czuć go było tak jakoś bardzo, jak na przykład ten dojrzały ananas, to było czuć w całym domu. I to były wszystkie woski z Kringle, teraz będzie wosk z Busy Bee, tutaj mam akurat jeden do pokazania. I on nazywa się Carrot Cake, a ponieważ ciasto marchwiowe to jest moje ulubione ciasto, teraz to właśnie taki wosk. I ten wosk nie jest już połamany, tak jak tamten, ten wosk jest taki, jest bardziej tłusty. Naprawdę bardzo, bardzo tłusty. Jaki piękny zapach. Nie czuję tutaj marchewek, ale czuć tutaj wanilię, coś słodkiego. No może trochę cynamonu, bardzo słodki zapach.
W ogóle to jest Busy Bee, właśnie ma takie typowo jedzeniowe zapachy, jeżeli jesteście zainteresowani, ale jeszcze go nie paliłam. Pewno troszeczkę inny jest to wosk, na pewno będzie się inaczej topił, ale jeszcze nic za bardzo nie mogę o nim powiedzieć, bo nie używałam jeszcze Busy Bee. Wiem, że Oleśka używała i polecała. I teraz zostały mi same Janki. Zaczniemy od Fluffy Towels. I to jest jeden z tych zapachów, które uwielbiamy razem z Shush. I sobie zawsze polecamy, właśnie jak Shush do mnie pisze i pyta właśnie, co byś mi poleciła, żebym zamówiła sobie z zapachów, to ja zawsze mówię, żeby wybrała właśnie albo jakiś zapach lniany, albo właśnie tych, ten zapach taki właśnie bardziej praniowy. Wszystko, co pachnie praniem, no pachnie fajnie w domu, bo pachnie nam świeżością, czystością. Aha, jeżeli chcecie wąchać woski z Janki, to odklejamy sobie tą naklejkę. I pachnie po prostu praniem, czystym praniem, ślicznie pachnie. Woski z Janki są już trochę inne, one się bardziej kruszą. One nie są takie zbite jak woski z Kringle czy te z Busy Bee. One się właśnie bardzo kruszą, także trzeba uważać przy otwieraniu, bo one mogą się całkiem pokruszyć i w zależności od tego, ile leżały, to mogą być jeszcze bardziej skruszone, ale nie przejmujcie się, one bardzo ładnie pachną. Następny jest Wild Fig i też go zobaczyłam z kolei u Shush. Dzika figa i Shush powiedziała, że to pachnie trochę perfumami. Faktycznie, bardzo ładne perfumy, ale nie czuję tutaj zapachu owoców. Bardzo dziwne. Zapach takich ładnych perfum, można powiedzieć. Bardzo ciekawe. Jestem ciekawa, jak się będzie palić już w kominku. Kolejny zapach to jest coś, co już miałam, to jest Summer Scoop i to jest bardzo delikatny zapach. Nie będziecie go mocno czuć w domu. To jest zapach letni, owocowy, takich właśnie lodów czy jakiegoś sorbetu owocowego. Dokładnie, to jest, no, pachnie tak, jak wygląda. Te zapachy z Janki są dosyć trafione, jeżeli chodzi o obrazek, a zawartość. Także Summer Scoop, jeżeli lubicie zapach lodów, słodyczy i owoców. Następny zapach to jest Mango Peach Salsa. I tu jest śmieszna historia, bo ja mam ten, w tym momencie nawet mi się pali duża świeczka Mango Peach Salsa i ta świeczka nie jest bardzo intensywna, natomiast wosk jest intensywny i tutaj jest różnica. Jeżeli chcecie spróbować tego zapachu, zapachu mango i brzoskwini pomieszanego razem, czyli zapachu bardzo owocowego, to polecam Wam bardziej wosk, a nie od razu całą świecę. Pachnie pięknie, pachnie tak, jak obrazek wygląda, czyli żółtymi owocami. Dla fanów właśnie owocowych zapachów, letnich zapachów. Natomiast właśnie nie polecam Wam dużej świecy, a polecam Wam bardziej kupować woski akurat tego zapachu. Dalej coś, co zamówiłam, kierując się tylko obrazkiem i tylko opisem, nazywa się Kilimanjaro Stars. I to podejrzewałam, że będzie zapach bardzo świeży. No, po prostu świeży. Jestem ciekawa, bo jeszcze nie wąchałam. Bardzo męski zapach. Męski i wodny. Tu akurat się dziwiłam, że jest to zapach właśnie taki bardzo przeszywający. Nie ma tutaj jakichś nut takich, tak jak mówiłam w poprzednich zapachach, jakichś drzewnych, takich ciężkich, orientalnych. Tutaj jest właśnie bardziej świeży zapach męski. Dużo zapachów znowu męskich. I ostatni zapach, który mam tutaj dziś, to jest zapach, który uwielbiam. To jest Mandarin Cranberry i to pachnie bardzo owocowo. Cudowny zapach. Jeżeli macie się zdecydować na kilka zapachów z Janki, koniecznie weźcie sobie ten. Chciałabym mieć dużą świecę taką, nie wiem czy mieliśmy, czy... Coś podobnego na pewno mieliśmy. To jest zapach właśnie takiej fajnej, słodkiej mandarynki. Żurawinę też troszeczkę czuć. No, trochę po prostu czerwonych owoców. Naprawdę bardzo ładny zapach i on pięknie pachnie we wnętrzu, bo już go miałam, także ten mogę polecić. Kochani, to były moje rekomendacje, jeżeli chodzi o zapachy, także mam nadzieję, że w sprawie zapachów Wam troszkę pomogłam. A teraz jeszcze kilka kosmetyków. Wziąłam sobie do mojej pięknej miseczki serduszkowej. Mam tu kosmetyki z W7 i chciałabym Was zapytać, czy chcielibyście zobaczyć test tych kosmetyków. Często można tu trafić na takie duplikaty, podróbki, można powiedzieć, tych oryginalnych, droższych kosmetyków. Tak jak mam tutaj Honolulu, taki duplikat, można powiedzieć, czy podróbkę Huli z Benefitu. I marka W7 ma dużo takich właśnie rzeczy. I stwierdziłam, że pokażę Wam teraz te kosmetyki, zapytam, czy chcecie zobaczyć test. Te kosmetyki są bardzo popularne w Anglii i właśnie dostaniecie je też na kosmetykach z Ameryki i są bardzo, bardzo tanie. Miałam kilka już kosmetyków, byłam zadowolona, nieraz mniej byłam zadowolona, także chętnie Wam tutaj przetestuję. Także pierwsza rzecz, którą chciałabym Wam pokazać i na pewno nagram porównanie do Huli, to jest właśnie ten Honolulu Bronzer. Już go kiedyś miałam, dostałam go od Marzeny Martinio, Make Up Martinio, ale nie pamiętam, czy Wam pokazywałam test, czy nie. Także ten bronzer też w takim kwadratowym, papierowym opakowaniu. Drugi zestaw to jest zestaw rozświetlająco-brązujący, taki właśnie z rozświetlaczem. I tutaj już bronzer jest z drobinkami. Nazywa się Hollywood Bronze and Glow. Dalej mam zestaw kamuflaży. I jestem ciekawa, czy miałyście w ogóle coś z W7. Jeżeli tak, to piszcie mi właśnie, jak się u Was sprawdziło. Zestaw kamuflaży. Cieni. I W7 ma bardzo dużo paletek cieni inspirowanych paletami Naked.
I tutaj właśnie mamy In The Nude i on wygląda jakby był inspirowany paletką Naked 3, czyli tymi bardziej różowymi cieniami. Jak chcecie, to Wam zrobię dokładne porównanie. No jestem ciekawa, jak się spiszą na oczach. Taka kasetka metalowa. Dalej mam zestaw, na który polowamy od jakiegoś czasu, to jest Brow Parler, nie wiem, Parler chyba. I to jest po prostu taki wielki zestaw do brwi, też w metalowym pudełku. Mam też rzęsy z W7, nigdy nie miałam. Są naprawdę bardzo, bardzo duże. Wyglądają ładnie, trochę jak opakowanie rzęs Chudy. Klej do rzęs, przezroczysty. Chciałam spróbować przezroczystego kleju do rzęs. I tym bardziej spodobał mi się aplikator, że jest w takim trochę takiej błyszczykowej formie, a nie w zwykłej formie jak tubka, także jestem bardzo ciekawa. No i na koniec mam jeszcze liner. I to jest, nazywa się Eye Captain. I to jest taki właśnie eyeliner w pędzelku. W takim pędzelku, ale pędzelkopisak, coś takiego. Bardzo ciekawe. Jeżeli chcecie, to Wam nagram Get Ready With Me tylko tymi kosmetykami. Nie mam żadnego podkładu z tej marki, ale myślę, że to wystarczy, żeby zobaczyć właśnie, jak te kosmetyki się sprawdzają. No i tyle. No i nagram Wam po prostu osobny test. Kochani, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuki do góry i napiszcie mi, jaki jest Wasz ulubiony zapach wosku lub świecy. To tyle. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Pa, pa.